Cześć, witajcie w kolejnym szybkim odcinku. Dzisiaj będziemy wymieniać baterię w kluczyku do Forda. Najprawdopodobniej bateria jest już wyczerpana, ponieważ kluczyk nie działa. Mamy tutaj baterię CR2032. No i przełożymy ją, zobaczymy, czy kluczyk zacznie działać. Także wyciągniemy sobie baterię, odłożymy ją sobie na bok, 3 V, oznaczenie CR2032. No i przy pomocy urządzenia podważamy sobie lekko tutaj obudowę. Logiem. No i wymieniamy baterię. Bateria nam powinna wyskoczyć. No i wkładamy nową sztukę. I wciskamy logo. No i tak przygotowany kluczyk idziemy przetestować. Także myślę, że powinno być wszystko ok. No i z dzisiejszej wymiany tyle. Zapraszam do kolejnych poradników. Cześć.